proszę Państwa, to arteria wybudowana, poszerzona ulica, metro zrobione, wszystko niby funkcjonuje, wszystko niby działa. A jednak tak, jednego busu nie ma, o czasie, drugiego busu nie ma. No ten 518 to nie wiadomo, czy tu w ogóle wykręcić. Proszę Państwa, żeby człowiek wiedział, że tamten 105 nie może tam skręcić, proszę Państwa, żeby człowiek wiedział, to by podjechał jeden przystanek dalej i już Marszałkowska i te tramwaje. To linia łączona, żeby sobie dojechać do Galerii na Chorzą, na przykład. Ale tak, wszystko stoi, proszę Państwa, pełne ulice są tłumów, proszę Państwa, korki stoją, przecież dzisiaj sobota, nikt nigdzie nie dojedzie, dziady muszą dojść i Państwo zobaczą. Korki są, no tam można byłoby przelecieć ten jeden przystanek, ale to jest sporo tego, podczas gdy tutaj kuszą, prawda, kobiety stoją, kobiety kuszą, one stoją, to znaczy, że coś przyjedzie i zresztą wynika, że i trzy po miał być i pięć po innym miał być, to ten jeden przystanek do tramwaju można dojechać. Ale Państwo zobaczą, jak to nic w Warszawie nie można zaplanować. Biedna ta Warszawa, biedną jest dziurą. Tak samo jak jedziemy z tej biblioteki, Państwo zobaczą. Nie mogą zapanować nad sobą. Dzisiaj mówiłam też, Janek Witek, zobacz, jaki ty jesteś biedny człowiek, nie umiesz zapanować nad sobą. Dostaniesz, masz jakąś resztówkę, zamiast sobie zaoszczędzić, to ty musisz na te pety wydać, na papierosy. I za sekundę nie masz nic. Nie umiesz się powstrzymać. Tak samo jak i tutaj oglądacie Państwo, widzicie w Buwie, w bibliotece na uniwersyteckiej, na ulicy Dobrej 56. Gdzie ten papież wasz był, jak te dziadule przychodzą i jak gadają, przecież no nie mogą się powstrzymać, tak, żeby to w domu sobie porozmawiać, czy gdzieś tam indziej, nie? I szepielesi się, i szepielesi się, i wstaje, i wychodzi, i cały czas gada, dziad do dziada, gad do gada, bida z nędzą rozmawia. Czyli że po prostu nie mogą się powstrzymać, żeby nie gadać. Także widzicie Państwo, na czym ta bieda polega, prawda? No, mówię, że czytaj, dziadu, Pismo Święte. Ale gdzie tutaj kto będzie czytał Pismo Święte i po co? Prawda? Skoro oni tu muszą szaleć, muszą... No, Janek powiedział tak pozytywnie na temat Szwedów, no bo ja pokazałam plakietkę, jakie ja mam znajomości, jakie... A zaczął się pytać, a jak wyglądali? A czy młodzi? A czy to? A czy tamto? A że po studiach są Szwedzi, a że większość Szwedów to jest po studiach, a że to? A że tamto? Ja mówię, słuchaj, to tym gorzej, że po studiach. Bo jeżeli są to tacy ludzie jak ty, którzy mają dwie lewe ręce i mózg jest rozmemłany, to tylko żałować. Teraz ja już nawet w samym centrum, przecież nie będę lecieć na ulicę Chorzą, prawda? Nie jestem głupia. Także Państwo zobaczą, jakie dziady Warszawa. Jaka to dziura. Dziady, bo nie czytają Pisma Świętego. Dziady, bo lekceważą tym, no lekceważą to, czego nie powinni lekceważyć. A przecież czasy średniowiecza, palenie Biblii na stosie, palenie ludzi na stosie za to, że są indywidualistami, to się nie zmienia i nie zmieniało się w czasie Hitlera w roku 33 naszej ery. Tu i wszędzie, proszę Państwa. To samo jest. No i teraz ten, co poprawnie miał być 5 po, nie przyjechał, już jest 7, 8, 9 po. Ten, co miał 3 po przyjechać, 518, to wcale nie przyjechał. Także widzicie Państwo, babki stoją na przystanku jak durne. Ja to chociaż tutaj, widzicie Państwo, no nie próżnuję, jak widać. Ale no, Warszawa jest beznadziejna, beznadziejna. Mówiłam już tysiące razy, że nie wiem, co oni by tutaj wybudowali, to jest Polak. Polak jest głupi i po szkodzie. I tak samo w tej bibliotece. Nie umie się powstrzymać. Widać nędzą, żeby nie gadać. Musi gadać, musi nadawać. I tu po łbie się drapie. No, po swojej peruce. I po co to komu potrzebne? No, te głupoty w sumie, prawda? Po co to komu potrzebne? Takie dziwne zachowanie. No to przecież pewne rzeczy są, żeby w domu.
miały miejsce. Żeby w domu się po łbie, pod pachami, na kroczu drapać się. Już lepiej po nosie, bo jak masz luki w nosie, to musisz wysmarkać, prawda? Także, proszę Państwa, jest to obrzydliwe. Dlaczego? Dlatego, że to jest faryzejskie. O ile wasz ten papież tutaj był na dobrej, 56 i uszarytek, no to macie całą tę szarzyznę, całą tę szarą Warszawę. No w ogóle nic nie jedzie. Ja nie jestem, proszę Państwa, w galerii, tylko ja jestem na ulicy. Ale dziady, Państwo zobaczcie. No, dziady katolickie. Tylko sobie o tak dobrze pochodzić, bo wycieczki chodzą, ale tu nic nie jedzie. Państwo zobaczą. No. Człowiek, to wiecie Państwo, jak takie dziadostwo widzi, to się przestaje denerwować, bo przecież to naprawdę bez takie czekanie. Głupie, te babki to tu już pół godziny stoją niepotrzebnie, podczas gdy naprawdę wszędzie można dojść. Arteria szeroka, Państwo zobaczą, ale trzeba stać. 520, jak jechałam, proszę Państwa, dookoła mostu Poniatowskiego, to dzisiaj jeszcze inaczej. Dlaczego? Dlatego, że dziady mają spęd tam gdzieś wokoło Stadionu Narodowego, tam gdzie ten wasz papież był. I znowu inaczej jedzie i źle jedzie, bo jeszcze, żeby człowiek mógł wysiąść, no to po prostu mógłby się przesiąść do tramwaju. A tam też nie było żadnych możliwości. Godziny na zegarze nie ma, bo człowiek, który chce wysiąść, to przede wszystkim zagląda nerwowo do zegarka. Także takie są dziady, Państwo zobaczą. No ja już teraz może za sekundę to zrezygnuję i z tej galerii, i z tej chorzy, bo widzę Państwo. Na czym polegają dziady? Ja powiedziałam Jankowi Witkowi, jesteś biednym człowiekiem, nie umiesz nad sobą zapanować. A tak, a tu się patrzy, a tu szczur na Marsie, a to repto idzie, a to tak. On jest psychoterapeutą, jak nie umie zapanować nad swoim zachowaniem, bo z byle powodu się wścieka, się denerwuje, nie widzi rzeczywistości pod stopami, dookoła niego to się dzieje, nie widzi nic i się wścieka, ale to czasem z byle powodu, bo wiecie Państwo, jak na starego dziada, no to zachowywać się jak takie dziecko. Ja wiem, że to mózg się lasuje w takim wieku, no ale to trzeba panować nad sobą. Jeden panuje, a jeden nie panuje. Czy nie lepiej byłoby studiować sobie psychologię niż ekonomię, prawda? Albo takiej stomatolożce. Czy nie lepiej byłoby, proszę Państwa, studiować pedagogikę, psychologię, wiedzę biblijną, wiedzę tajemną, to ja rozumiem, to wtedy człowiek może się uduchowić. Ale tak, proszę Państwa, właściwie to mogłabym podbiec. Państwo zobaczą, bo tu nic nie da. Tu też wszystko stoi. Czyli, że mamy, proszę Państwa, nasze nasłuchy, że tak powiem, zapuszczone w bibliotece uniwersyteckiej. Jak te dziadule, jakie to nerwowe, jakie takie hipochondryczne jest. Ja też jestem w stanie dużo zrozumieć w takim wieku, ale jak to, te dziaduki będą starsze, to jakie one będą nerwowe? Ciężkie życie w Polsce, bo tak. Dlaczego tutaj mormoni się nie przyjmą? No bo dziaduki nie chcą słuchać, muszą na dorobku być. Na przykład jedzie 102, Państwo zobaczą. To jeden przystanek, co to nam dla? My jeździmy dla zabawy, proszę Państwa. Jeździmy dla zabawy. A swoim Mercedesem to też to chyba to. Nie ma co. Zobacz. Plac Mazowski. Przez zachętę. Przecież mi się nie opłaca jechać na tą chorzą. Państwo zobaczą, jakie dziadostwo masz w tej dziurze. Nie o tej porze, nie tu, nie teraz. Wszystko skręca. Po prostu dziady katolickie. Żebracznicy wielkie. Oni to tylko umieją żebrać. I to jest fakt. Odjeżdżamy z zachęty. Tu przystanek na żądanie, mógłby nikt. Tam Wiktoria, tutaj jest jeden z dwóch kościołów ewangelickich w 2,5-milionowej Warszawie, stary dom. Czyli ja się oddalam, nie? Od tej chorzej, ze względu na dziadostwo. Marszuszko.
pani poseł zobaczyć. Te autobusy, które na lotnisku jadą, to one ewentualnie mogą sobie dojechać. Ale tak, nie dość, że ma trasę zmienioną, to jeszcze gdzie indziej jedzie. Wyzywają się od baranów, wyzywają się od świn. Czy nie lepiej to byłoby powiedzieć, że oni są tacy, bo nie chcą czytać Słowa Bożego? Także wiecie Państwo, tutaj w Warszawie bez powodu możesz jeździć dookoła Warszawy. Ale wiecie Państwo, można byłoby jeździć, ale my nie mamy czasu. To po pierwsze. Jeden wernisaż, czy ja zrezygnowałam z symfonii w Warszawie, proszę Państwa, bo to było bliżej i Państwo zobaczą. I to z tego, że tutaj na Chorzą jest bliżej, skoro mi się już nawet nie opłaca, może już i nie chcę jechać, proszę Państwa, na Chorzą tramwajem. Chociaż to jest naprawdę parę minut z tramwajem najlepiej. Ale tak, tu jeden tramwaj sobie pojechał. Nie widać tramwaju na horyzoncie i znowu wyczekiwanie, mieszkanie na przystankach. Także proszę Państwa, w Warszawie, warszawiacy, no i kto przyjezdny, no bo w tej bibliotece uniwersyteckiej na Dobrej to przecież warszawiaków nie ma najczęściej, gdzie Państwo. U województwa mazowieckiego tutaj, ze wsi polskiej do wsi polskiej. Mówią, że Warszawa, tutaj kaśle wielka obliczona. Proszę Państwa, że Warszawa jest wielką, kaślącą wiochą. Oczywiście, że katolicką. Tam, proszę Państwa, za tymi krzakami to jest rozwalona cerkiew na Placu Saski. Naród hipochondria nerwowy. Organizacji chcieli być mądrymi, Pismo Święte stali się głupi. Mówimy to o przywódcach, a to religijnych, o przywódcach, a to politycznych. Dobrze, proszę Państwa, jak się można w Warszawie zachować, proszę Państwa? Ludzie tutaj są, bo muszą pracować i handlować. Także proszę Państwa, jedziemy całkiem dookoła, no ja nie wiem, będę 25-30 minut spóźniona, bo jeszcze trzeba kawałeczek dowiec do Chorzej tam 41. Także proszę Państwa, codziennie to samo w Warszawie, korki, autobusy stoją, wcale nie jadą, nie ma sensu wsiadać do autobusu, żeby człowiek tylko sobie pogorszył na pewno sprawę. Także proszę Państwa, dziadostwo, dziadostwo. I to nie wynika z braku pieniędzy, tylko z braku oleju w głowie. No już powinniśmy jechać, drzwi otwiera. Kulawy się spóźnił, proszę Państwa. On chyba nawet coś mi nie pojedzie, bo tam znowu coś. Powinno jechać, nie jedzie. Jechać, nie jedzie. Ja to z przerwami nagrywam, także możecie sobie Państwo tylko wyobrazić, ile to czasu minęło, jak my tu stoimy w centrum, Wielkiej dziury katolickiej. Jeszcze proszę Państwa, tego kota to aż podejrzenie, oskarżanie, obwinianie, tak, brak cierpliwości, brakiem cierpliwości, ale tak czy siak same wady. Same wady psychologiczne, że mieć i być, bo chcieć. Także bardzo dużo osób jest niezadowolonych, bo mieć i chcieć im się nie spełnia. A ty jesteś jak dziki koń, jak dzika bestia, to ile tych bestii, dzika świnia, dziki baran. Jadą znowu, jadą. Ale nie my. Zobacz. 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 Zobacz.
Jadą, jadą, znowu jadą, ale znowu nie. Będę doszła. Jak wody do tu. I tam, i tu. Jak... Dużo, dużo dziadów, dużo. Na marszałkowskiej, dużo. Łażą tu po ulicach, po śmietnikach. Na przystankach śpią, piją denaturaty. No i Jaśko, to samo będzie. Będzie Francja, będą Żydzi z Francji, będą Żydzi, że wojnę wywołali na Ukrainie, no i będzie szczur na Marsie. Za trzecim, czwartym razem jedzie. Także tramwaj też nie spełnia tu. No właśnie. Radio Tok FM Euro Concita Extra przez Instytut Hiszpański.